Cześć, ja jestem Sarcz i witam was serdecznie w 17 odcinku serii Zagrajmy w Uncharted Zaginione Dziedzictwo. Dzisiaj przejdziemy sobie ostatni już rozdział i jako, że jest to seria z przejścia gry na 100%, to pokażę wam tylko, że w każdym rozdziale udało się zebrać wszystkie skarby, zrobić wszystkie zdjęcia, zdobyć też, a raczej otworzyć wszystkie skrzynki i przeprowadzić wszystkie opcjonalne rozmowy. Widzicie to teraz po prawej stronie. Mamy właśnie statystyki dotyczące każdego ukończonego rozdziału. Przed nami rozdział 9, w którym są do zebrania 3 ostatnie skarby, a więc tym będziemy się zajmować, ale przede wszystkim ukończeniem samej gry. Zapraszam. Widzicie jakąś drogę? Zaraz ją sobie utoruję. No to patrz na tę swoją drogę. Ej, Sam, chciałeś prowadzić? Można tak powiedzieć. To masz problem, zapnij pasy, ptysiu. A no właśnie, gonimy pociąg, jak pamiętacie, bo jest tam transportowana bomba i chcemy oczywiście udaremnić plany Asawa. Nie możemy dopuścić do tego, żeby tysiące niewinnych ludzi zginęło. Dobrze, że to nie moje auto! No nie mamy tutaj zbyt ciekawej drogi niestety, sporo przeszkód. Ale damy radę, mam nadzieję. Jedź, 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 jedź! Szlak! Motocykle! Odstrzelane! Zepnij! Z drogi! Z drogi! Tak jest, nie damy się tak łatwo. Ale na szczęście Nadine i Sam też ostrzeliwują. Ale kogo się da, to spróbuję tutaj rzeczywiście staranować. Mamy pasażera! Teraz to obernie! Pozwólcie go! Mam go! Chodź mi stąd, stary! Trzeba się było nie... Dobre! Dzięki! Mam zielone! Ludzi! Jedź, 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 Chloe, jedź! Tam! Jest pociąg! Koniec! Zbliżamy się! Dobrze, że ten pociąg nie jedzie jakoś strasznie szybko. Mamy trochę czasu, żeby go dogonić. Poza tym jeszcze do celu pewnie jest jakaś droga. Tam! To pociąg! Sam, pilnuj kła! Nic się nie martw! Zbliż się, to przeskoczę! Robi się! Chodź, wciągnę cię! Wszystko pod kontrolą! Pokażcie im! O kur... Trzymaj się. Myślisz, że da radę? Martwisz się? W końcu ma kieł. Ej, widziałaś, gdzie zostawili te skrzynie? Przy lokomotywie. Dobra, no to chodźmy. Rozglądam się, bo widzicie, że mi tutaj się świeci Rubin Królowej. Może na górze coś jest, bo tam nie widziałem w środku. Ale tutaj też nie. A nie, jednak jest, dobra. Czyli jest pierwszy z trzech skarbów, pistolet Zjednoczonej Kompanii Indyjskiej. Lecimy dalej. Lokacja dość liniowa, jako że mamy tutaj pociąg, więc będzie raczej łatwo znaleźć poszczególne skarby. Kurde, nie ma jak się wspiąć. No ale tędy przejdziemy, tak? Tutaj! Okej, okay, to niebezpieczne. Jasne! Spinaj się. Spróbujmy z drugiej strony! Znowu świeci mi się, kurczę, Rubin. Ale tutaj też nie ma. O, spokojnie. Jejku, mój włos bym spadł. Bo aż, kurczę, zwróciłem uwagę na kolejny skarb. Tym razem, cóż to takiego? Etui na pióro namiestnika. Proszę bardzo. Początek jeszcze spokojny na tym pociągu, ale prawda jest taka, że nie mamy za wiele czasu, chociaż oczywiście pewnie nie musimy się jakoś bardzo spieszyć, bo nie jest to misja na czas, tylko że wiadomo, nie możemy dopuścić, żeby pociąg dotarł do celu. Okej, dobrze, jest postęp. Ale zagracone to wszystko. No ale nie będziemy się przecież martwić o bałagan, prawda? Tutaj!
rzesz! Mamy towarzystwo! Ludzie Asawa. Możemy ich jeszcze zaskoczyć. Okej. Zobaczymy. Patrzcie, jeden wchodzi. Załatwiony przez Nadine, super. Dobra. Będę powolutku się zbliżał. Zabierzmy sobie granat. Tego kolesia spróbuję zdjąć. Jakiś absurd! Hej, znalazłeś tam coś? Ktoś go wykończy! Uważajcie! Odproszę się. Dobra, zaraz go załatwię. I jeszcze raz. Pięknie. Super, nawet nie zdążyli się zorientować. Znowu przechodzimy tędy, co? Wow, wow, tu jest ich więcej. Na dole chyba jeszcze kogoś widzę. O kurde, tam też. Tutaj lekko nie będzie, szczerze mówiąc. Jestem pod wrażeniem. Niezła z ciebie najemniczka. Dobra, ten koleś teraz. Na razie póki nie musimy, to nie rozpętujmy wielkiej strzelaniny, aczkolwiek jest to na pewno nieuniknione. Z uwagi na to, ilu tutaj jest tych przeciwników. Załatw tego szybko. Dobra, i teraz tak, tam jest jeszcze jeden, no i tutaj, po tej stronie. Dobra. O kurde, tu jest dwóch. A to skubani, za chwilę się zorientują. Spokojnie. Ekstra. Dawaj, 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 dawaj. Okej. No nie, no tutaj to już jest zdecydowanie nieuniknione, bo mamy dwóch tych. Rzucę im granat. Oczy dookoła głowy! Załatwię to właśnie w ten sposób. Bo wiadomo, że w przypadku takich opancerzonych trzeba dwa razy ich tak naprawdę... Uważaj, kolejne motocykle! Trzeba dwa razy ich tak naprawdę podejść, aby zdjąć ich bez wykrycia. W sytuacji, kiedy mamy dwóch i jeszcze kolejnych tam dalej, no to raczej było to niemożliwe praktycznie. Zresztą przecież pamiętajmy o tym, że też nam kurde tutaj zależy wciąż na czasie. Więc lecimy jak najszybciej i tutaj gdzieś chyba cały czas ostrzeliwują z tych motocykli. To jeszcze nie koniec! Chodź, lokomotywa czeka! Dobra, mamy kolesi. Ekstra. Teraz tędy. Skubani, skąd oni strzelają? A, bo tutaj próbują, ale to im się nie uda. Jadą z taranówki! Masz jakieś dobre wieści? Nie! Szkoda! Aj, nie odpuszczają, nie odpuszczają zdecydowanie. Ale super mam broń w tym momencie. Problem tylko w tym, że już mi się kończy amunicja. Za długo nie poszaleję, niestety. I chyba muszę już zmienić na inną pukawkę. Spróbuję się tutaj przebić od razu do kolejnego wagonu. Oni i tak mnie będą ścigać nadal. A, te ofermy nas spowalniają! Musimy się pośpieszyć! To mnie właśnie trochę martwi, że nas tutaj ciągle, kurde, spowalniają. Może być problem. Próbuję wejść na górę. Jaj. Dobra, następny załatwiony. Tutaj mamy jeszcze tego. Okej. Okay. Zlikwidować! Gdzie mi tu będziesz strzelać? Trzeba się było nie wtrącać!
Mogę się chwycić jak najbardziej. Nie dajcie im uciec! O! A to ciekawe. Nie powstrzymasz nas! Przejmujemy to. To może trochę przyspieszymy dzięki temu. Ale też będą nam przeszkadzać. Dobra, na razie tędy, ale kurczę, nie opuszczać tego pociągu. Spróbujmy go wyprzedzić trochę, jeśli się da. Auto płonie, pora spadać! Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Ej, na pewno jest jakaś droga! To nie widzę! Nie, zginę chyba. Otworzyć ogień! Kurde, no tutaj to już byłem naprawdę w potrzasku. Ale powinniśmy mieć akurat jakiś punkt kontrolny. Może za daleko próbowałem lecieć. Lepiej czasem zatrzymać się gdzieś, gdzie jesteśmy za osłoną i spróbować ich po kolei wyeliminować. Ajajaj. Najgorzej chyba z tymi tutaj, patrzcie. Rzucę im granat, jeśli mogę. Rewelacja. Nawet dostałem trofeum za to. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dobra, załatwiony przynajmniej strzelec. Szczerze mówiąc, przydałaby się jakaś broń, a karabin wyborowy tak średnio trochę. Ha, pięknie. Na razie sobie go wezmę. Zawsze to jakaś odmiana. Cholera! Nie mogę się wspiąć! Ej, na pewno jest jakaś droga! Nic tu nie widzę! Nie powstrzymasz nas! Pięknie. Jedziemy w takim razie dalej, panie i panowie. Nie zatrzymujmy się. Jedź jeszcze trochę. O, w mordę, tam też są następni. Zaraz wybuchnie! No właśnie, muszę chyba znowu tutaj skakać. Dawaj, dawaj, dawaj. Okej. Okay. Jest, ale mocne. To było mocne. Weźmy sobie karabin. Dobra, i mamy tamtych. No ile jeszcze wytrzyma? Jeszcze trochę dobić. Kurde, jednak przydałoby się trochę zbliżyć, co? Ale boję się, że z drugiej strony będą mnie ostrzeliwać. I się to fatalnie skończy. Snajper, padnij! Nie trzeba było z nami zacierać! Zaczekaj! Zaraz cię dopadnę! Dobra, mamy problem. Znowu trzeba zabrać jakiś karabin. Okej. Okay. Szczególnie z tym snajperem trzeba uważać. Ekstra. Kolejna ciężarówka wysadzona. Gdzie tu jest, kurde, jakiś karabin kolejny? Nie za bardzo mamy. No ale okej, tędy mogę się przedostać, na górę. Nie uciekniesz! Nie daj się im uciec! Co tu macie nowego? Co tu macie nowego? Wow, Nadine też tu, kurczę, działa. Ślepy zaułek! Trzeba iść naokoło! Chloe, uważaj! Mają wóz z ciałem! Nie wychylaj się! Już się nie wywinie! Złazić, teraz ja to przyjmuję. Do widzenia, panu. Otworzyć ogień! Suń się. Okej, masz pomysł, jak się dostać do działa? Zbliż się, to się zaczepimy! Żartujesz? A jak myślisz? Już nie takie rzeczy robiliśmy. No ale szybciej nie mogę jechać. Skubani, no. Są szybsi po prostu ode mnie. O kurde, muszę zmienić furę! Nie no, naprawdę? Dawaj, dawaj, dawaj. Przesiadka. Tylko pytanie, gdzie? Trzeba zabrać się do kolejnego pojazdu. Dobra. Tutaj mamy po tej stronie.
Ładnie. Może teraz się uda bardziej zbliżyć. No, zdecydowanie teraz szybciej. Nadine! O Boże! Ajajaj, co za goście! Ja cię kręcę! Odciągnę go, ruszaj! Złaź stąd! Patrz, jadą kolejni z tamtej strony! Mamy snajperów! Też chcę podstrzelać z ciała! Innym razem! No to lecimy! Teraz to my mamy, kurde, wieżyczkę! Jestem pod wrażeniem! Ale jazda! Uważaj na snajperów! Spokojnie, spokojnie, mam wszystko pod kontrolą na razie. Tutaj następni. Chyba jest wściekły! Ma wielką ciubę! Kurde! To przez nas? Zgadza się. Dobra, ten wóz już ledwo zipie. Musimy spadać. Skacz! Lecimy. O Boże, kto wpadł na ten głupi pomysł? Ty! Fakt. No ten rozdział to naprawdę ani na chwilę nie zwalnia. Oddali kieł za bombę, porwali pociąg. Asaf planował to od miesięcy. Tym większa satysfakcja dla nas, jak mu już dokopiemy. Dobra, słuchajcie, bo znowu mi świeci rubin królowy. Jest gdzieś ostatni skarb tutaj. Albo jest ewentualnie na obrzeżach, ale nie widać niestety, kurde, chyba że na górze. A nie, jednak jest tam. Dobra. To będzie ostatnia rzecz, ostatni sekret do zdobycia. Będziemy mieli 100% w grze, jednym słowem. Tylko tutaj ostrożnie, kurczę, bo chciałbym się złapać. Ale to jest niebezpieczne. Naprawdę niebezpieczne. Dawaj, Chloe, jeszcze kawałek. Ekstra. A więc mamy to, słuchajcie. Proszę bardzo, potwierdzenie monety Zjednoczonej Kompanii Indyjskiej i jest srebrne trofeum za wszystkie skarby tym razem, których było, zdaje się, że 68, coś koło tego. Tutaj widzicie caluśką listę. No dobra, wracamy. Skarby skarbami, ale mamy znacznie ważniejszą sprawę do zrobienia. Gdzieś tam musi być ta bomba. Jesteśmy już blisko. Ani drgnie, pomogę ci. Ale to ciężkie. Ale dacie radę. Idź, trzymam. Okej, teraz ty. Dzięki. Wow, spory kawał drania. Rozmiar wojskowy, co nie? Chodź, pomóż mi. Boże, za ciężka. Ale rozbroisz ją. Nawet nie ma takiej opcji. Kurde. Dobra, plan B. Do lokomotywy. To nie będzie takie proste, co? Ale bomba jest rzeczywiście ogromna. Idziesz? Okej, przechodź. Okej. To na pewno tutaj. No to do przodu. Ślizgniemy się tędy, chodź. Dawaj, dawaj. Ciekawe, jak daleko jesteśmy właśnie od celu, od tego miejsca, gdzie są ludzie. Nie, 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 nie! Co jest? Przyspawali drzwi. Cholera. Ej, przez dach. To szybko, Chloe, szybko. Nadine chyba poczeka, co? Nie ma sensu, żebyśmy... Nie zastanawiaj się, po prostu to zrób. Żeby obie tutaj szły, skoro i tak trzeba tą drogą przejść, najwyraźniej. Chodź! No jak? To też przyspawali. To co robimy? O, jak masz jakieś pomysły, to dawaj, śmiało. Dźwignia! Co? Tam, zwrotnica. Zmienimy trasę i zyskamy trochę więcej czasu. Okej, to ma sens. Ajajaj, same komplikacje. Czas się przesiąść.
No to uwaga. Nie wierzę, co tu się wyprawia. No cześć. Cholera, Nadirin! Bieg! Nie czekaj! Leć do strażnicy! Niech to szlak! Niedobrze, niedobrze. Zaczynam się obawiać, że może Nadine zginie. Po prostu nie umiecie odpuścić, co? Nie mam czasu. Kto by pomyślał, że będziemy się kiedyś obawiać o Nadine? Przecież w czwórce to była jedna z osób, która była przeciwko nam. A tutaj nasze nastawienie do tej postaci się mocno zmieniło na przestrzeni całej gry. Czyli Uncharted zaginione dziedzictwo, ale dobra, jedziemy. O cholera! Sam! Hej, Sam! O kurde! Hej! Jak leci? Trzeba przekierować pociąg na inne tory! Dobra! No proszę, a więc Sam też tutaj kurczę się zmaga z tymi przeciwnikami. Ale to co tutaj się dzieje to naprawdę przekracza wszelkie pojęcie. To już nie ma wiele wspólnego z realizmem. Dobra. Sam? Sam! Gdzie Nadine? W pociągu! Przestawmy zwrotnicę! Tylko szybko. Niech to szlak! Nie mamy czasu! Kurde. Ej, czmoki! Dajcie nam minutę, co? Jeszcze jeden żyje. Dobra, to wszyscy! Okej, do zwrotnicy. Kurde, pociąg jedzie. Dawaj! Dalej, dalej, dalej! Szybciej, no. Dawajcie. Oczywiście w ostatniej chwili, co? Szlak, Nadine! Muszę ją gonić. Czekaj, czekaj, że ty... Musimy, no wiesz. To twarda babka jest. Sam. Przestań, to tylko sugestia. Szlak! Zatrzymam ich! Okej! Dobra! Chodźcie! Tak samo jak się bardzo, kurde, zżyła Chloe właśnie z Nadine, że teraz, kurczę, poszłaby za nią w ogień prawie, że i rusza jej na ratunek. Sam oczywiście nie jest tak do Nadine przywiązany, wręcz przeciwnie. Więc nawet rozważał to, żeby nie ruszać po nią. Okej, znalazłam pociąg. Ale jak mam się tam dostać? Nie widzę żadnego mostu. Ani kładki. Jest, jest, jest. Przerąbane. Skaczemy. O kurde. Już nie wiedziałem, że to był dobry pomysł, ale... Chyba okej, tylko uwaga. To jakiś cud. O Boże, most. Szlak. Szlak. Chcieliśmy dać sobie trochę czasu, a tutaj też jest kłopot teraz z zarwanym mostem. O Boże! No nie wierzę, teraz ten jeszcze. No co tak długo? Pociąg mi uciekł, kochana. Dobra. Zawsze byłem cierpliwym człowiekiem, naprawdę. Ale wy przyczepiłyście się jak dwa kundle. Gbur, z przyjemnością ci nakopię. Śmiało! Pokażcie mi, jak to się robi. Jeszcze, kurde, mamy czas na pojedynek, co? Ale jazda. Skubany jest dobry. Nie ruszaj się! Załatw go! Chcesz poćwiczyć Asaf? Chcecie zginąć? I po co? Dla jakichś wieśniaków? Chryste, jesteś nieznośny! Krew dawnych królów buzuje w moich żyłach. Mój lud znów powstanie. Spróbuj teraz! Ale świetnie ta walka wygląda. A mówili, że jesteś dobry, Asa! Jeszcze. To jest mój kraj! Co chcesz w ten sposób zyskać? O, ważne, co ty możesz stracić. Bombę? Załatwię kolejną. Spalę to miasto szmatą.
twój lud będzie błagał o lito. Możesz ty, niedoczekanie twoje. Nadine! Skończmy to. Jasny gwint. Nie, nie wierzę, że ona spadła. Ty jest kubańczy, no. Złamię cię. Dawać go. Ajajaj. Gnida. Niedobrze, niedobrze. Skubany, no. Żałujesz, że się urodziła. Tak jest. Nie szarp się. Trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny. Nadine, chodź tu. Żegnaj się z życia. Niech to, Nadine, idę do ciebie. Teraz sumienie cię gryzie. No to w dół. Jezu, naprawdę? Muszę wejść wyżej. O nie, 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 nie. Brak mi słów na to, co tutaj się dzieje, no. Znam cię. Nie jesteś bohaterką. Moja wojna zdestabilizuje rząd. Owieczki będą potrzebować pasterza, a ty zginiesz na... Gość jest po prostu niezniszczalny. Prędzej zginę w męczarniach, niż pozwolę wam wygrać. O kurde! Pogadamy później! Most! Zamknij się, walcz! Skończmy to! Odpuść sobie wreszcie. Ty głupia szmato! Wszystko zepsułyście. Wszystko! Przerwałyście święty rytuał! Kiedy w końcu zdechniecie? To jest po prostu niewiarygodne. No ile to jeszcze będzie trwało? Dobrze ci tak. Straszny z niego drań, kurde. To już koniec. Pewna jesteś? Będą kolejni. Tak jak ten król, niczego nie zyskałaś! Miałeś rację. Postęp wymaga od nas poświęceń. Fraser, spadajmy stąd. Nadęta szmato! Chodź! Szybko! O mój Boże, co się dzieje jeszcze? Tamten został i dobrze, niech zginie. Nie będziemy go przecież żałować, absolutnie. To chyba tyle! Teraz! Nadine, chodź tu! Wstawaj! Raz, raz, raz! Łap się! Niesamowite sceny. Nie wierzę. Możesz łaskawie zacząć się wspinać? Jest! O, Sam! Właśnie, pomogę! O mój Boże, to mięśnie! A każdy tak mówi. Dawaj, dawaj, dawaj. Boże, dzięki. Jak byście się z tego wywinęły, co? Wiesz, sama się nad tym zastanawiam. A ten... Asaf? Został w pociągu. A mówią, że złego licho nie bierze. Tylko popatrzcie. No jest chwila, żeby się trochę podelektować widoczkami. Wow. Do tej pory nie wierzę w to, co tutaj się wydarzyło. Tyle akcji. Aż do przesady. Daliśmy czadu. No to... Co teraz z Nadine Rose? Przejmiesz Shoreline? Podbijesz świat? Koniec Shoreline. A proszę. Serio? Tak.
może w końcu na poważnie zajmę się tym całym poszukiwaniem skarbów. Znacie jakichś świrów, którzy szukają wspólnika? W sumie... Nie ty. Okej. Okay. Sorry, nie pracuję z amatorami. Ja też. Gdzie jest Kieł? No właśnie. Ty go... O mój Boże. Co? Sam. Żartowałem, Maś. Ale się na... Au! Okej. Okay. Jaki dowcipni. Jezu. Ostatni papieros. Ale cudo. No. Ile zgarniemy za to cacko? No wiesz... Ministerstwo Kultury da nam... hojne. Te. Znaleźne. Nie? Wspólniczko? Z łokcia. Mm. I żartom nie było początku. Ministerstwo Kultury. O mój Boże, wy nie żartujecie. No i koniec, kurczę. Jakie w ogóle mamy rysunki w napisach? Coś, czego bym się po Uncharted, po napisach końcowych w tej grze nie spodziewał. A w sumie pasuje troszeczkę do tych też indyjskich klimatów, jakby nie patrzeć. Pewnie dlatego na takie rysunki się tutaj twórcy zdecydowali. Fajne odwzorowanie naszych bohaterek i nie tylko zresztą różnych postaci występujących w grze. Powiem wam, że ten ostatni rozdział dał potężnie popalić. Oczywiście nie miał wiele wspólnego z realizmem, bo to, co tam się działo, no to wiele filmów akcji by się nie powstydziło, ale oczywiście przede wszystkim chodziło tutaj o efektowność, a fakt, że nasze dwie bohaterki właściwie w duecie eliminują całe tabuny wrogów z najpotężniejszym wyposażeniem, to już inna sprawa. A patrzcie. Mhm. Mam prywatny kolekcjoner. A? Posłuchaj mnie przez chwilę. Ja rozumiem waszą szlachetność. Podziwiam ją. Naprawdę. Popieram w 100%. Ale to jednak... Przy jedzeniu się nie gada. Dobre, czyli jednak Chloe dotrzymała słowa z początku gry, z samego prologu, kiedy powiedziała dziewczynce, że jeśli wróci, to wtedy zabierze ją na pizzę i proszę. Właśnie nawet się wtedy zastanawiałem, czy jeszcze w takim razie kiedyś tą dziewczynkę zobaczymy. No i okazuje się, że przy samych napisach końcowych, a jeśli chodzi o Sama, to ten oczywiście próbuje nakłonić zarówno Nadine, jak i Chloe, żeby... zapewne opchnąć Kiełganesi gdzieś na czarnym rynku, za co by się zgarnęło więcej pieniędzy, ale to oczywiście się wiąże z dodatkowym ryzykiem zawsze. W każdym razie naprawdę jestem bardzo zadowolony z tego, jak ta produkcja wyszła. Nie zawiodłem się absolutnie, zresztą trudno mi sobie przypomnieć jakąkolwiek grę od Naughty Dog, z którą miałem do czynienia, a na której bym się zawiódł. Wszystkie prezentują naprawdę wysoki poziom i nie inaczej jest i w tym przypadku. Początkowo miał być to tylko dodatek DLC do Uncharted 4. Ostatecznie projekt się rozrósł i powstała z tego osobna gra. No i powiem wam, że wyszło naprawdę bardzo fajnie. Sam patent z tym, żeby teraz w roli głównej bohaterki obsadzić Chloe Frazier, myślę, że wypadł bardzo fajnie. Jeśli o mnie chodzi, bo niektórzy pisali, że szkoda, że nie ma Nathana, ale ja prawdę mówiąc pogodziłem się z tym już po ukończeniu Uncharted 4, że jeśli nie na zawsze, to przynajmniej na jakiś czas żegnamy się z Nathanem Drake'iem, więc od momentu zapowiedzi tej gry byłem absolutnie nastawiony na to, że wcielimy się w kogoś innego, więc dobrze... Tutaj przyjąłem właśnie obecność Chloe, tym bardziej, że lubiłem tę postać, jak i wiele innych zresztą w tej serii. I bardzo się to fajnie sprawdziło, zwłaszcza w połączeniu z postacią Nadine, którą kojarzyliśmy, cały czas kojarzymy z Uncharted 4.
A ta gra sprawiła, że można było spojrzeć trochę na tę postać z nieco innej perspektywy, już nie jako jednego z głównych przeciwników naszych, ale właśnie jako sojusznika. Szczerze mówiąc, zanim się gra ukazała, to ja myślałem, że będzie więcej takich momentów konfliktowych pomiędzy naszymi bohaterkami, a jednak ta historia poszła w innym kierunku niż się spodziewałem, to znaczy bardziej twórcy starali się to wszystko pokazać w ten sposób, że nasze bohaterki prawie że się zaprzyjaźniły, no po prostu miały dobre relacje, nie licząc oczywiście końcówki bodajże 5 rozdziału, kiedy to się pokłóciły, ale dosłownie tylko na chwilę. Przez cały czas jednak współpracowały tak naprawdę poza tym incydentem w środku gry, kiedy to Nadine się dowiedziała o Samie. No i właśnie, postać Sama, który również występował w 4, fajny jego taki epizod pod koniec. Właściwie no może nawet coś więcej niż epizod, no bo pojawił się na ostatnie 2 czy 3 rozdziały, może niecałe 3. Fajnie się to naprawdę sprawdziło. Klimaty oczywiście znane dla serii Uncharted. Tradycyjnie oczywiście świetnie zaprojektowane poziomy. Niesamowita oprawa graficzna, do czego się w tej serii przyzwyczailiśmy. Ale no tutaj cały czas zapierało to dech w piersiach. Z większych zmian na pewno można oczywiście wspomnieć o możliwości robienia zdjęć, o naszej bransoletce, która sprawiała, że mogliśmy łatwiej wykrywać skarby. Myślę, że to jest bardzo fajna rzecz właśnie z tym Rubinem Królowej, bo jednocześnie można to wyłączyć, kto chce, a dodatkowo była to nagroda za to, że przeszło się dokładnie rozdział 4, gdzie można było te żetony zdobywać i fajnie właśnie, że coś takiego tutaj wprowadzono, bo dzięki temu przyjemniejsze było to poszukiwanie skarbów, a kto nie chce takich ewentualnych ułatwień, to może sobie to wyłączyć w opcjach po prostu i tyle. No ale właśnie nie sposób nie wspomnieć też o największej lokacji w historii serii Uncharted. Był to swego rodzaju eksperyment. Myślę, że to dobrze, że twórcy spróbowali takiego eksperymentu akurat właśnie w tej grze, która początkowo miała być tylko dodatkiem. Oczywiście w Uncharted 4 już po części był taki eksperyment, bo tam mieliśmy Madagaskar, ale mimo wszystko w porównaniu z tą lokacją, z gatami zachodnimi z tej części, to Madagaskar był też mniejszy. Jak ja to oceniam? Ogólnie jestem bardziej przyzwyczajony do nieco bardziej liniowych lokacji w serii Uncharted, kiedy tu mamy do czynienia z taką filmową rozgrywką i myślę, że to się sprawdza najlepiej w przypadku tej serii, ale jednocześnie bardzo przyjemnie mi się przychodziło ten rozdział 4, na którego przejście na 100% poświęciłem prawie 3 godziny i powiem wam, że nie nudziłem się w ciągu tych 3 godzin ani na moment, bo trochę mi rozgrywka przypominała stare części Tomb Raiderów, kiedy to się eksplorowało różne lokacje. Oczywiście nie o takiej otwartości, ale bardziej mi chodzi o sam klimat, że po prostu odkrywaliśmy jakieś kolejne ciekawostki, jakieś pomieszczenia, rozwiązywaliśmy fajne zagadki. Bardzo ciekawie to zostało pomyślane. Ewentualnie można by było jeszcze wymagać, żeby twórcy nieco bardziej ten świat nie tyle rozbudowali, co zapełnili go jeszcze większą liczbą jakichś może aktywności. I nie mówię o jakichś zapychaczach, tylko żeby po prostu ta lokacja była jeszcze ciekawsza, aczkolwiek i tak było co tam robić i prawie że na każdym kroku, tylko trochę przejechaliśmy i zaraz mieliśmy coś ciekawego do zrobienia czy do znalezienia, więc ogólnie bardzo też to mi się podobało, zaliczam tę nowość na plus, z tym zastrzeżeniem, że nie każdemu mimo wszystko musi się to spodobać. Wiem, że nie wszyscy lubią takie bardziej otwarte podejście, zwłaszcza w grach, które do tej pory stawiały jednak na bardziej liniowe podejście do rozgrywki, więc tutaj wszystko zależy od osobistych upodobań, chociaż ja też twierdzę, że nawet dla takich osób nie powinno to być ostatecznie problemem, bo jeśli ktoś nie lubi takiej zabawy, żeby sobie jeździć i zbierać jakieś rzeczy, czy rozwiązywać zagadki, to takie osoby mogą się skupić tylko i wyłącznie na przejściu tych 3 fortów i szybko ukończyć dany ten 4 rozdział. Więc to wcale nie jest wymagane, żeby tam siedzieć przez 3 godziny, aczkolwiek to oczywiście bardzo fajnie nam też przedłużyło rozgrywkę i to wcale nie było takie sztuczne przedłużenie rozgrywki, bo właśnie nie sprowadzało się to tylko do zbierania skarbów, ale właśnie na przede wszystkim na rozwiązywaniu jakichś zagadek, czy to w fortach, czy to w przypadku
tych wyzwań, kiedy to zbieraliśmy różne żetony. Ogólnie jestem naprawdę bardzo zadowolony. Ciekaw jestem, jak to wygląda z waszej perspektywy, więc koniecznie napiszcie w komentarzach. Jeśli graliście, to napiszcie swoje wrażenia. Jeśli oglądaliście moją serię, to oczywiście również dajcie znać, jak się wam podobała gra i moja seria tutaj na kanale. Zostawiajcie też kciuki w górę, jeśli Uncharted wam się podobało. No i cóż, mam nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie jeszcze na kanale w przyszłości. Teraz zaczyna się już, myślę, taki gorący okres, kiedy to praktycznie ciągle będą się pojawiać jakieś nowe gry. Ja sam jeszcze nie wiem konkretnie, jakie tytuły będę nagrywać, bo będę decydował na bieżąco, ale pewne jest jedno, że właściwie ciągle będzie co oglądać, bo ciągle jakieś nowe tytuły będą się pojawiać. Skończę jeden tytuł, skończę jedną produkcję, to zaraz później pojawi się pewnie następna i tak ciągle w coraz to większych ilościach, myślę, że aż do końca tego roku. Więc naprawdę będzie ciekawie. A z mojej strony to wszystko, więc jeszcze raz dziękuję wam za oglądanie tej całej serii. Zagrajmy w Uncharted, Zaginione Dziedzictwo. Czekam na wasze komentarze, a wy oczekujcie na kolejne materiały na moim kanale. Cześć!